Co was prowadziło w środku tygodnia na tę imprezę? Wolny dzień, możliwość poznania osób, nowych technologii. Generalnie lubimy jeździć. Przyjechałem tu na czarka. Na czarka. Jakiego wyścigu możemy się w najbliższych dniach spodziewać, jeśli chodzi o komentatorkę w Eurosporcie? Wczoraj był Les Amen, tak w programie mamy Stradę Biankę w sobotę, a od niedzieli już Paryż-Nicea. Okej, okay. No to... Stradę Biankę miejmy nadzieję, że się odbędzie, a od niedzieli Paryż-Nicea. No tak, bo to wszystko nie jest pewne, tak? No, niby organizatorzy ogłosili, że wyścig będzie, także tego się trzymamy. Okay. Dobra. Moja rola to jest taka... Chcemy zobaczyć salon, jak jest. A, okej, okay. Bo oni otwierają salon w ogóle, tak, tak w środku. Salon. I tam można wejść, już jest otwarty? Nie, czy... jeszcze jest w trakcie okay. remontu. No dobra. 15 marca. 15 marca. Tak. Cześć. O, cześć. Witamy kierownika wycieczki. Witam. Jaki witam. Plan? No jest taki, że jedziemy spokojnie, bez napinki. O to chodzi. Dziękuję. To mi wystarczy. To nie jest rondo babka, tylko coffee ride. Okej. Okay. Coś powiedz o sklepie. Kiedy otwarcie? 24 marca, oficjalne otwarcie dla mediów. Możliwe, że sklep uda się otworzyć dla klientów odrobinę wcześniej. No to fajnie, to dosyć taka nietypowa ta jest. Wszyscy dzwonią, kiedy serwis, kiedy mogę im sprzedać. Dokładnie, no, dokładnie. Na razie muszę się wstrzymać, nie mogę jeszcze sprzedawać. No. Cześć! Cześć! Nawet gość na Cannondale'u przyjechał do speca. Zanim ruszymy, będzie kilka informacji takich organizacyjnych, jak się poruszamy, co po trasie, które przedstawi Krzysiek. Za chwilę, jak już wszyscy będziemy tutaj na miejscu. Natomiast zanim ruszymy, jak Rafał wyjdzie, prośba, żebyśmy się ustawili tutaj frontem w tą stronę i zrobimy wspólne takie rodzinne, kolarskie zdjęcie na rozpoczęcie imprezy. Wywołamy wszystkich, którzy czekają na środku i zaraz... Słuchajcie, widzę was, mniej więcej Mercedesa. Ja po prostu myślałem, że mi chcesz telefon. A trzeba było tak szybko, powiem ci. Jak ten, wczoraj wyjechałem na rower, to było tak 10-11 stopni na Będziemy z Rafałem jechać z Arkiem z przodu grupy. Staramy się nie powodować żadnych sytuacji niebezpiecznych na drodze. Przepisy ruchu drogowego, jedziemy swoim pasem, nie jedziemy pod prąd. Ten coffee ride też nie jest żadną, powiedzmy, ustawką do ścigania się ani wyścigiem, więc apeluję do spokojnej i rozważnej jazdy, bez zbytnej dynamiki, tak aby każdy bezpiecznie przejechał, abyśmy wrócili. Jeżeli chodzi o sam postój w górze kawiarni, to sytuacja wygląda w ten sposób, że kawiarnia ma dany przerw, no przerw kawowy, także jedziemy w tamtą stronę wszyscy razem spokojnie. Czas postoju dla każdego jest nielimitowany. Każdy może zamówić kawę na koszt Specialized Warsaw. Powrót mniej więcej po 30-40 minutach postoju. Jeżeli ktoś ma ochotę zostać dłużej, jak najbardziej zapraszam. Można się zrobić. Dobra kawa była, bo ja już wiem, że ten, nie? I Darek, jaką kawę pijesz? Dobra, słuchajcie. Miałem przyjemność spotkać, parę słów, coś zachęta na swojego vloga. Komentarze w Eurosporcie, czego się spodziewamy? Czego się spodziewamy? No czekamy teraz, czy będzie co komentować. Ja mam nadzieję, że będzie co komentować, bo na razie nam grozi odwoływanie wyścigów, ale jeżeli będzie co, no to już za chwilę. Już za chwilę Stradę Biankę, Mediolan Sanremo, Tirreno, Paryż-Nicea, także będzie co oglądać i będzie o czym opowiadać. Miło było spotkać, posłuchać i czekamy na relacje z Eurosportu. Mnie również, zapraszam. Dziękuję. 110 aż w jedną stronę. I jeszcze walka na dwójce, nie? Wiesz, nie, na gasach to będzie można łatwiej jeździć. Ale będzie jeździć. Skoda domy w głowie, wydarzy. Nie, ale jeszcze to jest inne. Thank you.
szła szpryka. Wszyscy? Komplet. Wszyscy? Lewa wolna. Idziemy. Jak przygotowania do sezonu? Była Hiszpania chyba. Zgodnie z planem, sama Hiszpania. Grudzień Hiszpania, styczeń Hiszpania. Widać było, znowu Hiszpania. Widać było na Facebooku. Kalpę zdaje się tam wchodzi cały czas, tak? O. Ma Gran Canaria, teraz Kalpę. Także już nie robimy dystansów, nie robimy tylko już teraz szlifowania, ostrzenie nogi. Pierwsza impreza? Sobótka. Główna impreza w roku? W tym roku Mistrzostwa Świata zostawię dla innych, ale szykuję się bardziej na Mistrzostwa Polski na czas. Które odbędą się? Odbędą się w czerwcu w województwie lubelskim. Okej. Okay. Pożęcze chyba. Okej. Okay. No zobaczymy. W każdym razie wychodzę z założenia, że dobre jabłka, jabłon daje co 2-3 lata, a że były już mistrzostwa w Austrii. Wygrane teraz w tamtym roku w Poznaniu. Okej. Okay. W tym roku będzie też bez pokoju. Grubo. To żeby za rok w Banialuce przyłożyć. No tak. Okej. Okay. Dobra, trzymam kciuki. Tak. Powodzenia. Dziękuję. Jakiś autobus przejeżdżał, patrzę na tego robię. Dzięki. Aha. Co to robisz? Taki piękny, pochmurny dzień w środku tygodnia. Jak to co? Jestem tu, gdzie ja chcę być, z ludźmi takimi jak ja. Robię to, co kocham. Okej. Okay. I spędzam z wami fajny dzień. No to prawda. Pogoda nam się w miarę udała, jak na zimę. Tak uważam. Na co dzień jeździsz ty dla przyjemności? Lubisz się pościgać? Różnie. Nie wiem. Różnie. Różni się. Tak. Co mi w duszy gra. Okej. Okay. Takie dni to wygrałem. Dawaj, dawaj. Mogę jeszcze? Kto nie wypił, kto nie wypił kawy, wypije następnym razem. Dalej jedziecie na trening, czy wracacie z Rafałem? Wracamy. Wracamy i na trening. Miłego dnia.